tu głośno, ale może mnie będziecie słyszeć. Właśnie zakończyła się konferencja firmy ZTE, pamiętacie? Tak, to jest ta firma, która miała kłopoty w USA, no i potem na całym świecie, ale firma wciąż się nie poddaje i przyjechała tutaj z telefonem 5G. Axon 10 Pro 5G jest tu na stoisku, był zaprezentowany i opisany na konferencji. Mogliśmy go zobaczyć, co prawda trochę z daleka, ale jednak na stoisku. No i jest jeszcze średnio półkowa nowość. Także zapraszam na krótkie obejrzenie obu modeli. A oto nowość ZTE na średnią półkę. Mamy tutaj procesor Helio P70, 3 GB RAM-u albo 4 i 32 albo 64 GB pamięci wewnętrznej. Czy to jest po prostu taki średniaczek z podwójnym aparatem, z klasycznym czytnikiem linii papilarnych, z plastikową, ale dosyć ładną obudową. Aparaty fotograficzne z przodu 32 mega, z tyłu 16 plus 5, akumulator 3200 mAh, no i Android Pie, jak widzimy na pokładzie. I oczywiście kropelkowy notch zgodnie z obecną modą. Od po prostu bardzo poprawny, niczym szczególnym nie wyróżniający się średniaczek od ZTE. A co czai się we wnętrzu Axona 10 Pro? Snapdragon 855, co jest w sumie oczywiste, 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB pamięci wewnętrznej. Niestety nie wiem, czy z możliwością rozbudowy, czy nie, bo tego producent na razie nie podał. Wszystko to zasila akumulator o całkiem przyzwoitej pojemności 4000 mAh. Telefon ma wyświetlacz AMOLED, co ważne, o rozdzielczości Full HD i przekątnej 6,47 cala z kropelkowym noczem, jak widzicie sami. W tym noczu siedzi 20-megowy aparat pojedynczy na przodzie, natomiast z tyłu mamy aparat o rozdzielczości 48 megapikseli z obiektywem o jasności 1,8. Do tego mamy 20-megapikselową matrycę za szerokokątnym obiektywem o polu widzenia 125 stopni i 8-megowy aparat z teleobiektywem. Niestety nowego Axona 10 Pro działającego w 5G możemy podziwiać tylko z daleka na ekspozycji. Nie wiem, co się dzieje, moi drodzy, ale w zasadzie wszystkie telefony, które są godne uwagi, mamy tutaj prezentowane z daleka. Trochę szkoda. ZTE to jest kolejny producent, który nie pozwolił pomacać swojego najnowszego i topowego jednocześnie dzieła. Niestety nie dowiedzieliśmy się niczego na temat dostępności i cen pokazywanych tutaj przez ZTE smartfonów. Ale miło zobaczyć, że firma się nie poddaje i wciąż działa, wciąż funkcjonuje na rynku.